szybko, dawaj. Senda dla paleszki. Cześć, znowu w łazience, znowu z tym marnym światłem. Tutaj jak was przesunę, będzie lepiej widać, ale wtedy nie mam lusterka. Oczywiście jestem z Oskarem, oczywiście on już rozrabia. No i cześć, witajcie, wbijam gąbeczkę, bo nie chcę mi się bawić palcami. Używam tego podkładu Covers z Everline Cosmetics. Długotrwały podkład kryjący 107. Z SPF-kiem nawet, z dziesiątką, ale to jest jakaś masakra. Nie no, po prostu on jest tak tępy, tak ciężki, taki... Nie wiem nawet jak to powiedzieć, w ogóle ciężko jest z nim. Wylejesz mi zaraz moją kawę. Nie rób prania, zaraz zrobimy pranie. Masz moją spinkę. No i oto, witajcie z powrotem. Proszę, zobacz. Cześć, kochani. Trochę się ogarnęłam. Tak ciut. Zobaczcie, jakiegoś blinka tutaj sobie nałożyłam, ale wyjęłam tą swetro, sukienkę. I akurat ja ją mam jako sukienkę. I stwierdziłam, że chcę mieć coś luźnego, ale ciepłego, bo to jest takie dość grube. No więc święta minęły. Minęły szybko, co nie ja tutaj z kawą. Siedzę sobie, dopijam, więc stwierdziłam, że się połączę z wami. No, nie nagrywałam trochę i powiem wam, że jak ja się dziwnie czuję, jejku, sałatka w lodówce jest, bo przecież przed świętami nie wolno jeść, tak zawsze mamy mówiły i taki mem chodzi po internecie, nie wiem czy u was tak było, nie wolno to na święta, taralala. U mnie tego nie ma, zrobiliśmy sałatkę i jedliśmy. No, masz takie cudo. Ja sama jadłam sałatkę jeszcze przed świętami i wszystko, co tam zrobiłam, jadłam przed świętami, oprócz ciasta, bo chciałam, żeby się, wiecie, ścisnęło. I jeszcze innym mówiłam, jedzcie, teraz też po święta będzie, na święta wszystko starczy. Powiem wam, że cały wielki garn strogonowa się skisił. Uwierzcie mi, jak było mi ciężko, nawet tego nie spróbowałam, jak było mi ciężko go wyrzucić. Jaki ból czułam, tyle mięsa, tyle krojenia, tyle wszystkiego i nie spróbowałam. Mamo, znaczy się spróbowałam, mamo, jak już był skiszony. Tak, rozumiesz? Prawie 2 kilo mięsa wołowego poszło. Po prostu... No właśnie, przed Wielkanocą to tak właśnie jest, że najlepsza byłaby jeszcze jedna lodówka, żeby to gdzieś włożyć, nie zostawiać na noc, bo gorące, bo ostygnie, na tym trochę się zapomni i później jest tego rezultat. No i nauczka na przyszłość, nie wiem, będę mniej gotować albo od razu przelewać na mniejsze garnki. Możesz ty się nie kręcić, bo czy masz jakiegoś bzika? Wiecie, powróciła już normalność, już Nikola do szkoły, już jest sprawdzian. Powiem wam, że chyba trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o ten system całej nauki, bo ja pamiętam za moich czasów, to tyle sprawdzianów z każdego rozdziału nie było. Nauczyciele tak nie gonili, pamiętam z jednego przedmiotu to mieliśmy nawet po jednej ocenie, po dwóch ocenach, a tutaj... No, więc mamy już sprawdzian i najlepsze jest to, Nikola wraca ze szkoły i ja mówię, czy jest praca domowa zadana? Słuchajcie, hit, wam powiem, hit. A Nikola mówi, mamo, od 1 kwietnia pracy domowych to się nie zadaje, nie oglądałaś wiadomości? Już jest ustawa podpisana. Mówię, coś sam wiecie, obiło mnie tam coś tam o uszy się. Mówię, co? No pani nam tak powiedziała. Aha, i tak sobie myślę, uff, to dobrze, ale potem tak sobie myślę, no z jednej strony dobrze, a z drugiej strony trochę to mobilizowało dzieciaki, że jak wracały ze szkoły, to żeby trochę się pouczyły.
A teraz jak zapomni się zerknąć tam na tą Librusa, zobaczyć czy tam coś jest wpisane, no to wiecie. Same z siebie nie wiem, czy to chciałeś się uczyć, a jednak trochę to było, wiecie, sprawdzenie, czy umią dany temat, czy nie. No nie wiem, jakie jest wasze zdanie, dajcie koniecznie znać. Ja nie wiem, odzywam się do was, bo wy chcecie teraz... Mogę się przyzwyczaić. Kwiecień, chcecie... No czekaj, gdzie to spadło? Katar, w ogóle jesteśmy wszyscy troszeczkę podziemieni. Znaczy, już nam przychodzi. Ale to tak to było w tą pogodę. Piękna pogoda i tak, a to się rozebrać, a to się ubrać i to tak... No si, tu nie ma si, to się wkłada, patrz, tu... Jakieś pierdółka z jajka, nie wiem, naciągactwo totalne, pani plastik. To tam coś, no ale przecież, ale czego ty płaczesz? Maruda, totalna maruda. No dobra, moi drodzy, tak, mamy już kwiecień, a wy chcecie lokowy kwiecień, dziewczyny, chłopaki. Ale i bardzo mi miło, naprawdę jest miód na moje serce, czytając wasze komentarze, jestem trochę do tyłu, ja wiem, ale teraz tak, jak minęły wam wakacje? Wakacje, Wielkanoc. Chodź tutaj, zejdź już, proszę. Masz coś, ci pokażę tu. Proszę. Zaraz opowiem wam tutaj trzy kosmetyki. Tutaj przyszłam sobie. I powiem wam tak, że... No nie wiem, co mówiłam. Nie, wakacje. Że... Kurde, co ja mówiłam? No nie wiem, co mówiłam. Ale wszystkiego ci nie dam. Nie, bo ty mi to zbijesz. Ja nie będę tego sprzątać, kolego. Ty już pobiłeś mi różne rzeczy. Tu masz, zobacz. Kilki klak. Chcecie ten wielkanocny, nie wielkanocny, tak dalszą część pociągnąć z tymi takimi codziennymi vlogami. No na pewno to codziennie, nie wiem, wiecie co, jest mi bardzo miło czytając komentarze, a już wiem, wasze i jak wy piszecie, że jeszcze chcecie, jeszcze, i że nie będziecie mieć co oglądać. Bez przesady, jest naprawdę, no jaki to jest zdarzyło, patrz, robak chodzi po podłodze, zobacz, tu, zobacz. No, jakiś robak, co to chodzi? No nie pająk, tylko to jakiś, nie wiem co. Naprawdę bardzo jest miło, no po prostu, naprawdę. Bo staram się nagrywać teraz, no teraz będzie taka mała przerwa, chyba z 2 czy 3 dniowa, zanim to wstawię. I po prostu może będę robić tak jak wtedy, że będę nagrywać po prostu cały dzień, a potem, znaczy no, z przesady, tam urywki, a potem jak będzie bardzo dużo tego materiału, na przykład tak jak zrobiłam teraz, to będę to dzieliła na 2 filmy i będzie tak wtedy, zobaczymy, nie wiem, no nie wiem, na razie nie wiem. Dobra, pokażę wam, co tutaj mam. Dajcie znać, jak wam święta minęły. Pogoda była cudna, co nie? No taka pogoda, że po prostu na dwór chodzić, spacerować. Wiecie, no pogoda, nie wiadomo jak się ubrać. Dobra, przychodzę do was, bo tu się malowałam, trochę się umalowałam, troszkę dziewczyny. I tak, mam tutaj trochę różowej kreski, trochę czerwonej, mało widać, ja wiem, ale tak tutaj mam umalowaną. Gdzie masz tam? Robak chodzi drugi! Ach, zobacz jaki tam wielki robak chodzi! Nie, zobacz! Spadniesz, nie rób tak. Dobra, no i tak, to coś co wywalam, bo po prostu to jak wam mówiłam w łazience, ale już stwierdziłam, że nie będę wam nagrywać więcej, masz to najpierw zobacz, bo przecież tam jest tak ciemno i słabo widać. Teraz też tam słońce zresztą, i przeszkadzacz jest tutaj. To w ogóle mi się nie sprawdza, nie, no to po prostu jest takie ciężkie, tempe i tak ciastkuje się, wałkuje i się i jest lepkie i może kryjące, ale nie, to ja to ląduję u mnie to do kosza już. To już też jest stara edycja, pewnie teraz już weszła dużo, dużo nowsza, lepsza i w ogóle, ale ten od Eveline, ten cover. No, dałam mu szansę, nałożyłam go raz, drugi, ale sama ta formuła nakładania tego tempego, teraz specjalnie wyjęłam gąbeczkę, co prawda trochę brudną, ale to nic. Bo to mój podkład i moja twarz, i moja, na mnie, nikt nie używał go, niech o to, nie tłumaczcie. No więc, no nie, no jak ja mam się męczyć i rękoma jest słabo go nałożyć i później strasznie bardzo się świecę, taki tłusty jest, że nie wiem, mieliście go? Albo może nowa wersja jest lepsza, ale ta starsza, no jest go dużo, ale o nie, to nie. Dobra, Oskar się wymalował, wow, tym takim najbardziej długo, a jeszcze masz język. Daj mi to. To na oku już nie pisało. Wstań. No zobaczcie. Tu, patrz jakie mam ręce.
Tak, język też masz różowy, fenomenalnie. Idź wytrzyj sobie ścierkę. No idź wytrzyj, zaraz stawię ją do pralki, bo przecież u mnie to na prania jest, dziewczyna. Święta, jest tyle prania, że on się przebierał, brudził. Kurde, co ty tu pozwalałeś mi? Wszystko. No tak, na oku nie pisał, ale co do buzi to pisze. A się go zmoczyło może. Dobra, więc tak, to idzie do kosza. Kolejna sprawa to jest eyeliner, jeden z ten Cubest. Taki eyeliner czerwony, który jest fajny, ma pisak spiczasty i w ogóle, ale co z tego, jak on jest tak mega słabo napigmentowany. Zrobicie z jednej strony na oku kreskę, a z drugiej strony nie da rady, bo już jest taki tępy, suchy. Ale ty mnie nie wycieraj, tylko siebie wytrzyj. Rączki wytrzyj, tu wytrzyj. No po prostu, to ja mam czekać, nie wiem, 20 minut, aż narysuję sobie kreskę na drugim oku, więc ja już go wywalam, bo już mam go dość. Był mokry przez 2-3 użycia, więc albo szybko wysychł, albo tak słabo był. Słabo go było, mało go było. Tutaj mam kolejny eyeliner, który już jest suchy, też już jest suchy. Eyeliner z Catrice Aqua Ink Lip Liner. To jest eyeliner o dziwnym... O niebo, mi jeszcze firanki tu zamalujesz. O niebo, potłuczesz, ludzie drodzy. Który dostałam chyba w jakiejś paczce od Madzi z kanału. Kochani, wejdźcie sobie. Życiowa pani, wejdźcie sobie i zobaczcie. Easter vloga też nagrywała. Nie, bo ty to się w ogóle... To jest, powiem wam, przydzierać, jaką malucie malujecie. Dobra, dzisiaj to chyba skończymy tą pogadankę sobie tutaj i ja nagram kolejnego vloga. O właśnie, dzięki temu jak nagram dwa filmy, będzie taka ciągłość, będę miała czas. Tak dam, takie coś. Żeby się tego odszedł tutaj, ale nie, bo przecież on musi tu chodzić, najlepiej nagrywać jakoś śpi. Dobra, dostałam to od Madzi właśnie z kanału Życiowa Pani, zerknijcie sobie, ona nagrywała też Easter vloga. Bardzo fajnego, ciekawego, więc sobie zerknijcie, uwielbiam tą dziewczynę. No więc tak, eyeliner, który się wgryzał i jego było ciężko zmyć. Po prostu zostawała taka czerwona, różowa smuga. Trzecie. Zszedł, no to jak ściskasz. Zszedł, wiecie, ten cały pigment, ale to jednak mu się wgryzało. Trwały, naprawdę długo trwały. Tylko, że powiem wam, ta jego główka eyelinera. Bardzo dziwna jest, bo zobaczcie. Widzicie to? To jest takie kółeczko. Czekajcie, może o tak, żeby było. O. Jak ty to oplułeś, to nagle zaczęło rysować. To może to te wody potrzebowało, bo to tak nie rysowało. Ale ciężko było troszkę wam, że tak rysować tą kulką. Dla porównania zobaczcie, widzicie? Tutaj spiczaste, a tutaj kulka. No więc... Ciekawe, aczkolwiek no to już wywalam, bo to jest suche jak nie wiem co. No ale to... Może jeszcze sobie kreski można zrobić. Nie dam ci tego, bo ty się zaraz tym najesz, nakarmisz się i co? Poczekaj, to zróbmy sobie kreskę, czy da radę? Zobaczmy, jak on to opluł. To ja idę do lusterka i zaraz zobaczę. Jestem z powrotem. Mamo, no faktycznie... Nie widać mnie. Troszeczkę się zrobił mokry, ale i tak niestety zrobiłam sobie kreskę na jednym oku, a na drugim zrobił się ten. Mało jest go, namoczył się i dlatego zaczął rysować. To wszystko. Ja już kończę na tą obecną chwilę. Pewnie jakiegoś tam nagram jeszcze może dzisiaj vloga. To wtedy, jak tylko zabiorę się montowanie, pewnie jakaś tam mini ciągłość by była. A jaka częstotliwość vlogów moich... To nie wiem, moi drodzy, nie wiem. A i tak bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że jesteście ze mną, że jeszcze oglądacie. Ale kochanie, tam leży otwarty. Oskarek jest już niegrzeczny, bo jest co 10 godzina. Ja wczoraj poszłam pobiegać po takiej dłuższej przerwie. No i powiem wam, że... No i ile biegam tam? Godzinę z kawałkiem i powiem wam, że nie wiem ile tam kalorii, ale dużo. Wyszło na siłownię. Podbiegłyśmy. Jak ja uwielbiam coś mówić, jak on mi tutaj co przeszkadza, po prostu uwielbiam. Też tak było z Nikolą. Pamiętam, że też tak było z Nikolą. Ona mi nie dała nic powiedzieć, nic nagrać i jeszcze się muszę męczyć, bo nie mam statywu, przecież on mi go popsuł. Ja go skleiłam na klejem na gorąco, ale jednak muszę sobie kupić drugi, bo fajny był. I tak myślę sobie, wiecie, sobie myślę, że no tutaj będzie taka pogadanka tylko, moi drodzy, więc jak was nie zanudza, no to do jakiegoś vloga sobie przejdźcie, albo do Hola, co lubicie, albo na jakiś inny kanał możecie sobie wskoczyć też, przecież ja was tutaj nikogo nie trzymam na siłę. Mam zamiar zamówić sobie kilka rzeczy z Shein i kilka rzeczy z Temu i zrobimy sobie porównanie, taki filmik, jeden taki będzie, drugi taki, porównamy sobie ceny, oczywiście nie będę zamawiać tego samego, ale ogólnie sobie, wiecie, porównamy.
No dobrze. U mnie pralka już chodzi. Mam tyle prania, że ja nie wiem skąd się to wzięło, czy to ktoś mi przyniósł w nocy. Nie wiem, już sama nie wiem. No to tyle, do zobaczenia. Mam nadzieję, że miło spędziliście swoje święta. Skaczę z tematu na temat, bo przecież ciężko się skupić. No właśnie, ciężko jest się skupić. Buziaczki 102, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Coś takiego nagrałam. Pa, pa. Pa, z tym Shein temem. Nie wiem kiedy. Wspominam, ale może to będzie 100 lat, zanim to nagram. Dobra. Moja tutaj widzicie? Ja się żegnam i gadam. To więc do zobaczenia, pa, pa.